Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest oczywiście kolejny odcinek z serii poradnikowej. Dzisiaj sobie zbudujemy kolejną armatkę, nazwijmy to, tym razem do TNT. Jak widzicie, nie potrzebujemy dużo rzeczy, bo wystarczy nam redstone, tutaj jest tłok ze slime'em, observer, dozowniki, trochę kamienia, tak naprawdę jedna, jak to się tutaj nazywa po polsku, dźwignia, tak, no i jakiś tutaj płotek. Tak widzimy, sobie wpierw podłączamy tutaj, tu będzie malutki zegareczek, cyk, tu możemy sobie jeszcze zrobić cyk, ok, i to już, jak widzimy, działa. Działa, czyli cyk. No i teraz potrzebujemy czekajcie, jeszcze sobie to połóżmy, żeby to ładnie wyglądało. Hop, hop. Jak widzicie, maszynka jest już gotowa praktycznie. Jeszcze muszę tylko podłączyć. Przepraszam za dźwięk, ale jeszcze akurat montował mi się odcinek na inny dzień. No i jak widzimy, maszynka działa. No i tak, ja sobie chcę ją przetestować, jak ona będzie działała na trzech różnych rzeczach, czyli jajka, bo no, jajka są oczywiście łatwiej dostępne niż chociażby fireballe, ale na przykład jak zbudujecie sobie na serwerze, tak, powiedzmy, nie wiem, macie wojnę gildii, czy macie jakieś inne takie rzeczy, tak, no to jako, powiedzmy, obronę, albo na przykład w tym wypadku może to zadziałać też jako prank, no żeby komuś dużą liczbę jajek zrzucić, no bo wiadomo, tak naprawdę wystarczy na górze dać jeszcze tylko hopery, tak, skrzyneczkę i można znacznie więcej. No i zobaczmy, jak to działa. Działa. Poczekam, aż to wszystko się... W sumie ciekawe, ile będzie tych kurczaków. Czyli można pozadawać obrażenia. Dobra, jeszcze chwileczkę. Trochę tego jest. Ej, ale to jak za chwilę będzie fajnie, te kurczaki będą płonęły. Ale też widzimy, jaka jest mniej więcej odległość, mniej więcej do tego momentu dolatują nam kurczaki. To sobie wyłączymy. Do którego momentu dolecą nam śnieżki w sumie? Możemy sobie to sprawdzić. Okej. Dobra. No i tak samo. Mniej więcej do tej samej odległości. No i wiadomo, śnieżki może nie zadają jakichś obrażeń, ale zawsze może być śmiesznie. To są rzeczy dość mocno dostępne. No ale ta maszynka została przede wszystkim, moi drodzy, zrobiona dla tych fireballi. Dobra, sobie to pościągamy. Tyk. O, ty tam przy okazji zostawił mi subika, dziękuję. Cyk, cyk, cyk. Dobra, i zobaczmy, jak daleko. O panie, to ma dużo większy zasięg na fireballach. W sumie, ciekawe, gdzie aż dolatują. No nic, w sumie nie chcę mi się dalej lecieć, nie chcę, ale jak widzimy, no te firebole, no robią robotę. Czekajcie, na której jestem kratce teraz? Powiedzmy 670, minus 670. To zaraz zobaczymy, ile tych krateczek udało się tam osiągnąć. To w sumie dalej leci, no bo tego dużo było. No jak widzimy, może robić spustoszenie. Ej, to już jest 300 kratek.
Ej, no dobra, ej, widzicie? Przynajmniej 500 kratek zasięgu. 500 kratek zasięgu. Także myślę, moi drodzy, że no, taki poradnik to już jest konkretna, broń. No i wiadomo, fireballe na serwerach nie są aż tak łatwo dostępne, no i oszukujmy się. Ale no, jak uda wam się coś takiego pozyskać, no to wasi wrogowie z gildii będą mieli problem, żeby do was dojść. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, siema!